Dziennikarz Żelisław Rzyżyński, obserwujący współpracę Igi Świątek z nowym trenerem Wimem Fissettem podczas wygrana finals, podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat ich relacji. W rozmowie z przeglądem sportowym wskazał, że Świątek i Fiset szybko zbudowali wzajemne zrozumienie, co pozytywnie wpływa na atmosferę w jej zespole. Pomimo kontrowersji. Jakie otaczały Belga w kontekście jego wcześniejszej współpracy z Cinwen świątek skupiła się na jego umiejętnościach trenerskich, doceniając jego bogate doświadczenie i sukcesy. Podczas turnieju w Riadzie można było zauważyć, że fiset dobrze dogaduje się nie tylko z Igą, ale także z resztą jej sztabu, w tym psycholożką Darią Abramowicz. Świątek pokazała tym samym, że to osiągnięcia i profesjonalizm nowego trenera były kluczowe przy podejmowaniu decyzji o jego zatrudnieniu, a ewentualne kontrowersje z przeszłości nie miały dla niej większego znaczenia. Fisset, jako trener wielu czołowych zawodniczek, ma duże doświadczenie, które może okazać się kluczowe dla dalszego rozwoju kariery świątek. Belk przejął rolę po Tomaszu Wiktorowskim, który pomógł jej osiągnąć imponujące sukcesy, a teraz. Wspólnie z nowym trenerem, Polka dąży do nowych wyzwań, zwłaszcza przed nadchodzącymi turniejami w 2024 roku w tym Australian Open i Igrzyskami Olimpijskimi. Żelisław Żyżyński, dziennikarz kanal Sport, który miał okazję obserwować współpracę Igi Świątek i Wima Fissetti podczas wygrana finals w Riadzie, podzielił się swoimi obserwacjami w rozmowie z portalem Przegląd Sportowy ONET. Zaznaczył, że Fisset. Nowy trener Świątek podejmuje ostrożne kroki, obserwując przede wszystkim sposób komunikacji między Igą a jej sztabem i wprowadzając stopniowo swoje pomysły bez gwałtownych zmian. To nie jest głupi facet. On wie, że wiele rzeczy w grze Igi funkcjonuje znakomicie, że nie warto z miejsca burzyć efektów pracy Tomasza Wiktorowskiego, zauważył Żyżyński. Ekspert podkreślił, że Fiset był obecny przy planowaniu strategii i prowadził treningi, jednak pełne zaangażowanie w rozwój zawodniczki nastąpi prawdopodobnie dopiero podczas okresu przygotowawczego przed nowym sezonem, który zakończy turniej World Tennis League w Abu Dhabi. Żyżyński spodziewa się, że na początku 2024 roku w Australii będziemy już mogli zobaczyć bardziej widoczne efekty pracy nowego trenera, co może przynieść interesujące zmiany w grze świątek. Żelisław Żyżyński, dziennikarz sportowy, podkreślił w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet, że relacja między Igą Świątek a jej nowym trenerem Wimem Tim rozwija się bardzo pozytywnie. Jego zdaniem od samego początku było widać, że oboje darzą się szacunkiem i świetnie się rozumieją, co wyraźnie zauważył podczas wygrana finals w Riadzie. Widać chemię, pozytywną energię i wzajemne zrozumienie, Zaznaczył Żyżyński, dodając, że atmosfera w zespole jest pełna uśmiechu i życzliwości, co zapowiada obiecującą współpracę. Mimo, że ich relacja jest jeszcze na wczesnym etapie, Żyżyński uważa, że miesiąc miodowy tej zawodowej relacji może potrwać dłużej. Podkreślił też, że Fiset wydaje się dobrze rozumieć znaczenie osiągnięć świątek, a ona docenia jego doświadczenie i dotychczasowe sukcesy z innymi tenisistkami. Wydaje się, że ich współpraca może mieć stabilne podstawy, mimo że wcześniejsze współprace Fissetti bywały krótkotrwałe.